Siemanko, z tej strony Feder Fanatyk, zapraszamy na zawody, które odbędą się jutro, czyli 11 października na Barkach 2. Dla 40 kilku zawodników, czyli pierwszy puchar Feder Fanatics i tylko czyste wędkarstwo. Zapraszamy! Zapraszamy. 3 efekty. Ile dajemy? Po 2 kilo. Po 2 kilo. Prosimy pana Szulona wieczorem. Ja losuję? Sam. 35. Pan Czekosz Dobrzyński. Numer 7. Pan Daniel Pryszmont. Bliżej. Słuchajcie, losujemy, ale jeszcze nie rozchodzimy się na stanowiska, bo stanowiska 42. Nie są... Grzegorz Bartosiewicz. Pan Grzegorz rzuca, nie? Sam koniec. 43. Adam Munarczyk. Wiedziałem, nie? Jak będzie. 3. Dominik. 40. Pan Stanisław Ślazyk. 44. Wiedza na tyce. Pan Marcin Musiałowski. 41. 41. Pan Dariusz Kowalewski. Panie Marcin Kowalewski, proszę. 24. Pan Łukasz Karnicki. 16. Pan Mateusz Poder. Właśnie skończyliśmy rozstawianie numerków. Już jesteśmy po losowaniu, powiem wam, no nie było lekko, bo numerki trzeba było rozstawić. I czekaliśmy, aż zrobi się jasno. Ale już wszyscy są na stanowiskach, porozchodzili się i zaczęły się przygotowania. No to kurwa wybił trochę. Raz, próba mikrofonu. Ale co, zadowolony jesteś? No zadowolony. Nie no, fajne stanowisko, nie? Fajne, tylko że już mogłoby się zacząć zawody. Nie no. Nie. Dobra, idziemy dalej, nie? Bo to... Słuchaj, okoń bez wymiaru. Okoń bez wymiaru. Tak. Okoń bez wymiaru. To będzie krapru, okoń bez wymiaru. Nęca. Nęca, już tam dalej widzę nęca. No, Grzesiu, ciężkie stanowisko wylosowaliście. Tym bardziej będziemy zadowoleni później, jak się uda. Dlatego się pytam. Tutaj można normalnie wjechać. Takie karteczki żeśmy porozwieszali. Patrzcie, jakie mają nowe naklejki chłopaki z Funkiem Feder Wrocław. Fajne. Tu jest miejscówka na rogu. Na rogu to jest miejscówka bardzo mocna. Tu są najlepsze wyniki zazwyczaj. A i widzę, że i mocny zawodnik też siadł na tą miejscówkę. Jest też z nami Antek Kulesz, mistrz Polski z roku. Wicemistrz roku 2018. 2000. Nie za grubo. 0-0 nic. I tyle, nie? Ale efekty muszą być. Dobra.
Ale pogoda fajna. Delikatnie podnęcone. Jest i on. Czarny koń. Nie śmiej się, nie śmiej się, bo w tym roku wszystkie zawody, no, jednak przechwytuje jeden zawodnik. Mateusz Mastalerz. Jak dzisiaj forma? Czy jak się czujesz? Zobaczymy. Niewyspany. Sposób na sukces w tym roku. Bo no niestety, ale jesteś jakby no liderem i pytanie jest krótkie. Jak ty to robisz? Grunt to dobry grunt. Na grunt. Grunt to dobry grunt na grunt. Trzeba znaleźć dobre miejsce. Trzeba wygruntować łowisko. Dokładnie. To jest raz. No i trzeba sprawdzać, trzeba żonglować. Kombinować. Tak, trzeba. Bo warto pojechać, jeżeli jest taka możliwość, pojechać chociaż na jeden trening, zobaczyć, czy ryba woli zanętę, czy glinę. Aha. I badać. No i badać. Czy długie, krótkie przypony, małe, haki, duże. Precyzja. To jest... Przede wszystkim. Trzeba szkolić cały czas, no. Dokładnie. Dobra, już nie przeszkadzam, nie zagaduję. Spoko. Walcz. Nie tak daleko. Nie dorzuciłem. Nie jeden raz, nie drugi raz. Wiem, czemu nie dorzuciłem. Ha, ha, ha. Istotna rzecz. To zawsze odmierzyć na wędkach tą samą odległość. I co, Jacuś? Dobrze jest. Jest dobrze? Się rozkręcamy na początku, aha, nie? Obiecaj, że będą duże ryby, to będą. Ja nic nie obiecywałem. Ale dobra, ale z gliną? To jest jeszcze z gliną z Leclerca, a tam mam tą nową, co zrobiłem. Okej. Okay. Także zobaczymy. Kiedyś nagraliśmy taki film na barkach i od tego się właściwie chyba zaczynało. Czyli młody, poznaliśmy się właśnie na tym łowisku, na tamtej stronie barek i nagle po paru latach jesteś na moich zawodach. Marzenia się spełniają. Zajebiście, naprawdę. Czuję pierniczek, no. No, a, dobry, kurde, chopie. Standardzik, zawsze tutaj na pierniku latam. No i co? Ale co, było coś? Jakiś kontakt z rybą? Zawsze jest na pierniku, zawsze się sprawdza. Ale dzisiaj? Dzisiaj miałem tylko jedno takie ugięcie. A miałeś już. No, ugięcie. Czyli obcierka, ugięcie, cholera wie na razie o co chodzi, ale... No i jestem. Właśnie, u Michała. Zawsze. Jest w roli organizatora, a tym razem jest u mnie na zawodach jako zawodnik. Siema. Witam widzów bardzo serdecznie. I jak? Słyszałem, że masz już ryby. Tak, były trzy rzuty, były trzy ryby. Jak tak postoisz z 15 sekund, to powinna być kwarta. No dobra, to postoję. Tak, a widziałeś, jakie była obcierka już? Wiesz co, nie patrzę na szczytówkę, tylko jak przyszły mistrz pierwszego pucharu Feder Fanatics wygląda na ujęciu. No to jeszcze mamy tylko 6 godzin do Ale mówisz, że są ryby? Tak. Czyli zmęczony jesteś? Tak. Aha. Te ryby wszystko. No dobra, ale to jeszcze nie jest taki, wiesz, wymagający fizycznie sport. No jeszcze nie. Więc spokojnie, myślę, że te 6 godzin dasz radę jednak. Jak 6 godzin posiedzę, mam tak wszystko przygotowane, żeby się w ogóle nie ruszać. Okej. Okay. Chyba, że wędki połem, to będę się wstać po nowe. A. Czyli jesteś samowystarczalny, aż ci robaki wychodzą i nęcą od razu tą miejscówkę pod nogami. Tak. Ale powiem ci, pierwszy raz w życiu będę na cyplu, na końcu tego cypla. Nigdy tam nie doszedłem. Nigdy mi się nie chciało. Zawsze wolałem drugi brzeg. No, powodzenia dla wszystkich zawodników, tak? Przede wszystkim. Przede wszystkim. Pogoda nam się udała, woda jest super. Ty nawet w krótkim rękawku, mamy 11 październik. Polska, Kalifornia. Polska, Kalifornia. Nie, ale tak naprawdę to wszyscy tutaj jesteśmy w swoim wspólnym, hermetycznym, koleżeńskim gronie. Darek właśnie tutaj jest. Z Sobótki. Elegancko. Po prostu czeskie łodzie podwodne. Co tam się dzieje? Na razie parę rybek. Jak ty tu rzucasz? Ja się staram. Ty widzisz, jest jeden, co przynajmniej nie narzeka. Zaciska zęby i łapie. Okej. Okay. I jesteśmy tutaj na stanowisku właśnie... Które to jest? 23. Jesteśmy tutaj na stanowisku 23. Jak tutaj sytuacja? Pod kontrolą? Na razie pod kontrolą, nic się nie dzieje. Czekamy. Najważniejsze, że nie pada. Najważniejsze, że nie pada. I uwaga na żołędzie. I uwaga na żołędzie. Okej. Okay. Siema Arek, jak idzie? Siemaneczko. No jakoś tam coś się wgryza powoli w łowisko, ale... Cienko, strasznie to widzę na razie, bo są anemiczne brania. Uh-huh. Jak to na barkach? Jak na barkach. Nie ma lekko, to zawsze było
delikatnie. Jedną rybkę mi się udało przyciąć, a tak jak na razie to jest kaszanka. Czyli masz już w siateczce tak, punkty. Czyli zapunktowałeś, ręka rybą śmierdzi. Tak, o to chodzi. Płoteczka jakaś jest tam, także trzeba będzie zaraz taktykę zmienić na mniejszy hak, bo używamy teraz przyponu 14 ownera haku. Przypon 009. Z gumą? Bez gumy, łapie bez feder gumy. Także no, tu mamy 14, zaraz użyjemy 16, 18 i jeszcze mniej, bo nie widzę. Okej. Okay. Dobra, powodzonka. Ogień. No i co? Doszliśmy tutaj do Matiego, którego znacie z moich filmów. Mati, jak tam? No, na razie skończyłem nęcić. W porządku. Pierwszy rzut wpadł okoń, teraz drugi rzut cisza. A coś się dzieje. Nie jest źle. Czyli kontakt z rybą jakiś tam był? Z rybą był. Okej. Okay. Brania bardzo delikatne, przypon 0,10, haczyk 18. Także... Powoli do przodu. Powoli. O, to dobra. To powodzenka, Mati. Dzięki. Norbi, i co robisz? Chwila! Nie jest takie łatwe. Ty, ale ile to jeszcze czasu zajdzie? No, chwila, 78%. Gdzie jest mój telefon? Dlatego musisz kupić drukarkę swoją, jakąś tanią, z laptopem, żebyś miał sparowaną. Ile za drukarkę dasz? 1,5 stówy? Chyba, że laserówkę kupisz używaną. I co to jest? Czekaj, zaraz zobaczymy. Niby powinno listę drukować. Drukuje się teraz lista? Czekaj, właśnie to nie nagrywaj tego. Tak, drukuje się lista. Jest, i co? Pokaż. Net potrzebny leżysz, nie? Wow, elegancko. Ponowne przejście przez stanowiska. Jak, coś poprawiło się? Tak, biorą, zaczęły brać. Zaczęły brać? Tak. Ile mamy sztuk? 3. No i okej. Okay. Jakże się u ciebie z kolei? Na razie słabo. Słabo. Do tego, co było wczoraj, to mega słabo. Takie początki się widzą, coś fajnego. Daniel. O. Łowią, ale tak dwóch tylko tak naprawdę mega grubo łowi, nie? A reszta to tak jak wy, 4-5 ryb, nie? Takie właśnie nieduże. Tak i największy, gdzie widziałem, to 4 dyszki, nie? O, zawsze na treningu jest lepiej, nie wiesz jak to jest? Jak po tych paru godzinkach? 5 rybek, no. Jest młody. I co? A 6 leszczy takich do 40 cm i klepaki resztę. I ładną płotkę taką powyżej 30 zł. To powiem ci, masz jak na razie 6 40? Tak. To chyba masz najwięcej na razie. A ile było jeszcze? Znaczy więcej ilościowo niektórzy mają, ale drobniej. Drobniej, no ja mam takie. Takie dziesiątki, 15. 35, takie do 40. Aha. Chyba 6 sztuk. I co tam? No właśnie przyszedłem się zapytać, co tam? No, jedno branie jest zerwane i koniec.
kurde, co ty gadasz? Ale są takie stanowiska, że jest totalna lipa, chłopie. No, no niestety. Że jest totalna jest lipa. Zabawa. No, przede wszystkim. Pamiętajmy, ryby to tylko dodatek. No pewnie, że... Mamy piękny testowy koszyczek wraz z testową wędeczką Madera MVR-ka. Do tego kołowrotek MVR. Wartość takiego zestawu? Z Mavera. Wartość takiego zestawu około 1000. Medialny, co to się stało? No właśnie, no zawinąłem kołowrotkiem, już poszła sytówka i już jest to dla mnie mały problem. No. No właśnie, gady, no jak ty to zrobiłeś? Pierwszy raz ją do ręki. Żółka się kręci, nic, tu pewnie się medialnego Macieja. Jako wierny fan medialnego Macieja mogę stwierdzić, że bardzo się połamała. Maciej teraz na pewno z tego coś zbuduje. Okay. Będzie mieli nowy ponton, łódkę i 4 wędki. Ale... Dziękuję bardzo. Ale efekta przyjeżdża zawsze przygotowana. I mamy drugą wędeczkę. Kierowniczka biura zawodów, o. Młoda. Gdzie? To ja żegnam, panie. Gdzie? Do domu jadę. Jak do domu? Jak do domu? Było miło, ale biorę busa i spadam. Jak tu się boisz busami jeździć? Zobaczcie, co się dzieje. Wpłynęła na barki jednostka pływająca Wopru albo lub też jego konkurencji i robią kółka. Tak pracuje Wopr. Lub też konkurencja Wopru. Nie wiem, nie widzę tych oznaczeń. Bo jest trochę za daleko. Popatrzcie, jak pięknie im to idzie w pracy dzisiaj. Dzisiaj ciężko chłopaki pracują. Pewnie też nagrywają filmik. O. Będziecie sławni w internecie. Jak chłopaki? Babyczki. Byczki? Babyczki macie. Szaleją tymi łódkami. A który to raz już wpłynął? Ja widziałem raz. Trzeci chyba? Trzeci? Ten pływa czwarty. Czwarty raz ten wpływa. Dziadostwo. Jest Paweł. Znacie go z okręgówki. Jak tam, Pawełku? Niestety nie poszalałem. Jeden krąpik. Jeden krąpik? Niestety. Jeden krąpik. Może być mało. Może być mało. Jak się nic nie rozkręci. Oby. Myślę, że spokojnie. Jest dopiero przed pierwszą, także jeszcze jest czas. U ciebie jak? No, też nie najlepiej. 4 rybki. 4. Zobaczymy. No i okej. To prawda, że ty jakąś hubę żeś dawał do zanęty? Były takie momenty. Co ty gadasz? Były. To jest jakiś tajny składnik? Ci zapach, specyficzny zapach ma. Aha, no ma. Dawało to momentami efekty, a teraz nie mogę znaleźć nigdzie. To musisz teraz tego, co tu rośnie dzisiaj? To co się smaży tak na tym. Jezu, kanie, tak? Tu kanie rosną, chłopie, to może kanie taką. Ma to właśnie zapach taki typowo grzybowy, nie? Odwiedził nas też Jarek. Na takim zapachu zrobiłem. Zobaczyć, pokibicować. Znacie też, organizator zawodów wielu drużynowych, zwłaszcza parowych właśnie. I jak było, dużo ryb? Kilka sztuk, no ale mam nadzieję, że jeszcze coś dołowię. A szczytówka się złamała? Tak. Uuu. I to na takim kontuzjowanym sprzęcie? Na takim właśnie. O proszę. O proszę. Czulszy jest. Teraz tak, jak kiwok praktycznie, nie? Jacek mówi, że bardzo dobrze ci dzisiaj idzie. No nie wiem, czy dobrze. No parę rybek zapałem, 25. Ale... Co ty gadasz? To chyba najlepszy wynik jak na razie, jeżeli chodzi o ilość. No bo ilość, na przykład chłopak tam w rogu co siedzi? Aha. 8 takich 40. 8 40. No to... Wagowo. Ci, że ja...
tam mogę mieć z 5, ale takich do 30, no i ładnego konia za 30. O. I tak jak mówisz, tam z rogu, właśnie w tamtym miejscu, wczoraj, bardzo dobre miejsce jest. Wczoraj to 25, ale tak dokładnie 40. No. No i jeden taki gdzieś tam się przypomniał. Czyli fajnie ci się, nie? Zaczął, kurde, trening i myśli, że będzie dobrze, nie? Tak? Czyli tam dalej. On jest 24 jednak. Także z relacją, co to ma następną rzeczkę? Jest ryba, tak. No to nie wiem, ciekawe co w takim wypadku. Nie puszczacie go całkiem na przykład? Niektórzy, a nie wiem, wiesz, ja... A takie zaczepy to akurat dla mnie jest ciężka sprawa. Przy mojej żyłce przepona, to nie mogę puścić dalej. Arek ma ten... Aha. Arek ma rybkę. Ale udało się, wyjechał, tak? Duży? Zaraz zobaczymy zresztą. Macie tutaj Eldorado, panowie. Okoń? Ło, ho, ho, chłopie, ale o konia trafiłeś. Co jest? Co, nie wpadł? Nie wpadł. Co jest? Zawinęła się siatka, co? Jest. Kurde, z wrażenia... Na pewno. No, taka ryba to... Ale okoń. Warta grzechu. A mówiłeś, że doczekać i okoń nie wpadł. Teraz przyszedł. I co, Mati? Nic się nie chwali, że masz rybkę. Oko, nie ma wymiaru i do siatki. O. Muszę zrobić zoom. Okej. Okay. Już mi dwa nie wpadły. To teraz przyceluj chociaż. Pa, ty. To masz jakiegoś pecha dzisiaj. No nie wiem. Dobra. Jestem u Krzysia z Wędkarstwa bez spinki. Siemanko. Jak tam, Krzysiu? No proszę pana, rzeźba jest. Rzeźba? No, rzeźba, bo kurczę. Drobnica na początku była, coś tam się jeszcze działo. Przed chwilą widziałeś, były branie, ale tak to przez chyba 2 godziny, jak ten debil dopływał motorówką, no to niestety, ale mogliśmy tu się chronić przed falami, a nie łowić, także. Masakra, nie? No, słabizna, no ale no co zrobić, nie przeskoczyłem pewnych rzeczy. Dokładnie. No nic, mam nadzieję, że teraz się jakiś ten worek z rybami się otworzy na koniec, bo już zostało niewiele czasu. Oby się otworzył. Byłoby fajnie. Fajnie by było. Okej. Okay. 18-30 metr, tak? Tak, troszeczkę za tymi słupami trochę. Okej. Okay. A u pani? Jedna płoteczka. Jedna płoteczka. Tak, żadnych brań. Zero. Okej. Okay. Facet szalał tutaj na tym. Już. Już tu fale takie, że nas tu podmywało. Porażka. Mam to nagrane. I jak, Rafałku, lepiej, gorzej? No, mogłoby być lepiej. Czyli pod Fajrant do ciebie doszedłem tutaj, bo tak idę po kolei. Tak. I... Przynajmniej jesteś zadowolony. Jestem zadowolony, bo jest pogoda, nie pada. Uwaga na głowę. Mówię, coś było większego, ale ja się spierdzę. Za mały haczyk był. Ile ogólnie masz ryb? Jedną. Aha. Chodź, tak? Gorszy nie jestem, płoteczkę. Bo ty słyszałem gościu, że już po auto się zwijać zaczął. A, Grzesiu, no. Ale jest zer, dwa zera są. Typowo, że nikt nic nie złapał, ale siedzą i łapią.
Brania są, są brania delikatne, wiesz? Hmm. Są cwańsze. Ciężko przyciąć, nie? Tak, są ryby cwańsze. Jestem teraz u Chrisa. Chrisu, jak? Rybki? Nie najgorzej, no. Będzie z ponad 10 sztuk. O. 6 takich większych, reszta takich mniejszych. Czyli większe to jakie są? Wiesz co, no tak około 40 cm, tak jak wszystkie, ale no to jest spoko. Ten jeden okoń mnie cieszy, który jest około 30 cm, także... No jest kilka ładnych okoni właśnie, zaczęły już brać. Tak. Nie tylko ty złapałeś. Ale mi się udało jeszcze dwie płocie wyciągnąć. Nie? Duże? Takie 25 cm. No to i też będzie waga fajna. No. Super. No zobaczymy, no tutaj z lewej strony, z prawej strony, no jak słyszałem, to nie za ciekawie jest, tak? Zobaczymy, jak tam chłopaki połowili. Mówię ci, to na to nie patrz, bo co jakieś stanowisko jest grubie, nie? No. I to naprawdę od sektora w sumie nawet nie zależy. Myślę, że to zależy od tego, kto sobie lepszy dołek wygrzebał, nie? Także... No, bo to właśnie o to tu chodziło, dobrze wygruntować. Tu już też chyba u Matiego Mastalerza było gadane, że gruntowanie to jest podstawa tutaj. Tak. Żeby był dół. I jak tam, Rysiu? W porządeczku. Nie jest najgorzej. Parę rybek jest. Wpadło coś, tak? Coś wpadło, także. No to super. Niech ważne, że jesteś zadowolony. W ogóle nic nie mają. Tak. Dokładnie. Albo i nawet nie o nic. Chodzi o właściwie fan, zabawę. No. Trudno. Jeden ma 0, drugi ma 12, nie? Dokładnie. Takie jest właśnie wędkarstwo, piękno tego sportu. I tyle. Liczy się zabawa. Tak. I czyste wędkarstwo. Dokładnie. Elegancko. Jesteśmy u Mirka. Mirek, jak tam dzisiaj? Sytuacja? Jedna rybka, zawody zaliczone. Ale konkretna. O, linek, około 50 cm. Pięknie. Nie mierzony, ale... Prawdopodobnie na chwilę obecną może być to big fish. Jeszcze jest trochę czasu, ale... Byłoby super. No. Na razie nie pokazujemy przy ważeniu. Jeżeli to jest taki naprawdę fajny, ładny lin, no to szkoda rybki. Szkoda rybki i czekamy na ważenie, już niedługo. A na co wziął, z ciekawości? Białego. Na białego. Pęczek czy...? Nie, dwa białe robaki. Okej. Jesteśmy na otwierającym stanowisku. I jak? Cześć. Jest okej. Okay. Były leszcze, były krąpie, były płocie. Córka złowiła wzdręki. Pięknie. No, uklejki, jakieś płotki, okoni dużo. Czyli jakby otwierak, tak jak się mówi, dał parę fajnych rybek. Tu zobaczcie, zawodniczka jest pod opieką taty, łowią sobie na podwójnym stanowisku jakby i ile ryb złowi, tyle ma kilo zanęty od firmy Efekta, która po prostu tutaj nam pomaga, jeżeli chodzi o nagrody rzeczowe, darowała nam to i jest dzięki temu fan. Podoba ci się łowienie ryb? To super. I tak trzymaj. Na pewno wygrasz jeszcze niejedne ważne zawody. A tymczasem zobaczcie. Flauta. Bezwieczna pogoda. Idealna dla wędkarza. I jak widać tu na tym stanowisku również dla ryb podeszły. Udało się je znęcić i dzięki temu będą fajne wyniki, myślę. I najważniejsze, żeby tutaj zawodnicy byli zadowoleni i żeby był fan, tak zwany. Jest ryba? Uuu! Ale była duża ryba. Ja chyba wzręga znowu. Ty, ale dobra ryba była, no. No. Dobra, ja się. Halo. A miałeś robaka? Jeszcze był. Jeszcze był, okej. Może będzie jeszcze jeden. Oj, jejku, zobaczcie, i byłem tutaj świadkiem złowienia ryby. Powoli. Płoteczka. Ala złowiła. O. Powoli. Super. 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 Ale dzisiaj pokażesz wszystkim. Powiem ci... Elegancko.
ostatni zawodnik. 46 miejsce. 330, tak? 0,330. 0,330. Ok. No, jest nałapane tutaj trochę. Kurczę, porażkę. Tak jak poszedłeś, tak się skończyło. Co to? To jest z wiaderkiem wagę na razie, nie? Kilo 835. Z wiaderkiem. Jakby pan wypuścił mi prosić? 810. 15. Zejdziemy tutaj sobie. 3 sektory naraz. A, 3 sektory naraz. No, 3 wagi są. Zero, zero, no. No to weź go. Złap go. 3,620, 3,630. Ile? 3,630 z wiaderkiem. Wiaderko odejmiemy. Wiaderko potem odejmiemy. Dobra, Bartosiewicz. Dzisiejszy. Dlatego nie wiesz. Dwa, 145. Kurde, te 4 rybki, skoro waży. Był wam ucieknął. Tak? Zawodnik? No, dobra. Może pogoda dopisała. No, pewnie, że tak. Trudno się mówi, nie? Dobra, ty, ej. Ty miałeś najgorsze miejsce. To jest tylko wędkarstwo. Dokładnie, nie da się, co mówisz? Ty miałeś trudne miejsce. Czemu trudne? No, dawaj, chodź. Ty chyba masz szybik fisza. 3,380. Z wiaderkiem. Minus 815 gram. Tak, tak. Wiaderko ma 815. Tak. Zobacz, 4695 z wiaderkiem. No. 815 gram wiaderko. No, odejmij sobie 815 gram. Ile było? Albo poczekaj na wynik. Którego tego? Ten, no zaraz, ty nie wiem. 35. Nie. 34. Tam ktoś ma około 40, także coś jeszcze chcesz zmierzyć? 36. Dobra, 36. Zanęty robią chłopaki z Pomorza. No znaczy pomorska, no u nas nieznana, nie? No tu jest nałapane ładnie. I też widzę ładnego. Co ty gadasz? 2,920. Wygadowało się? 2,920. 40. Laska. 40 cm. 1495. 35 stanowisko, tak? 35 miałeś? 35, tak. I co? 2,760 z wiaderkiem. I tu mamy Big Fisha kolejnego. No to mierzymy. Ja ten sponsor co nas tam zostawił. 44 cm. Jakby pan to zabrał. 1710. Sternowski? 1280. Tam są 3 cegówki, widziałem. Kilo 950. Pietrus, tak? 33. Do 230, tak? Tak.
pozostałe. 2590. Zobacz. Tak? 2590. No i teraz Mati. 31, tak? Nie wiem, czy mam. 31 stanowisko? 50 gram. Zobaczmy, czy jest wszystko. A, będzie chyba pierwszy. 4, 5, 3, 5. A jak mówiłeś? Nagrody nasze, puchary, na pierwszych czterech miejsc, na pierwszych pięciu, tak? Dyplomy. I ogólnie wiele, wiele jeszcze niespodzianek, losowania. Niezmiernie miło uczestniczyć razem z Wami w pierwszym pucharze Feder Fanatics. Wielkie brawa dla organizatorów. Naprawdę jak na organizację pierwszych tak dużych zawodów, spadek było tak mało, że już o nich nie pamiętamy. W związku z powyższym firma Efekta ufundowała też dla tych panów powiaderku według własnego uznania, tak jak chcieli za dętę. Dziękujemy. Wiadra czarne są dla Was. Brawo! Dziękujemy za organizację. Tak, to czarne wiadomo jest dla Was. Tak jest, Maciek. Ta czarna jest dla mnie. Czarna jest dla Ciebie, tak jak najbardziej. Od razu dla Bartka też. Dzięki. I teraz jeszcze jedna bardzo ważna sprawa. Zacznijmy od bardzo nietypowej nagrody. Zapraszam Pana ze stanowiska numer 18. Tak, zapraszamy, zapraszamy. Tak, ufundowaliśmy nagrodę i nazwaliśmy ją Śpiąk Zawodu. Tego pana oto obudziliśmy. Nie zareagował na branie. Gratuluję. Nagroda Śpiąk Zawodu. Ja oddam mikrofon na chwilę i wręczę nagrodę. Drzemkę waliłem, a teraz... Drzemkę walnąłeś? No, taką 15 minut. I mnie potem tak w internety nie wrzucaj. Bardzo specjalna nagroda. Wow. Nie mamy poduszki. No gdybyśmy mieli poduszkę, wiadomo, co było nagrodą. Natomiast musisz się zadowolić. Ślicznie dziękuję. Dziękuję. Chcielibyśmy zaprosić jeszcze taką młodą damę o imieniu Alicja. Brawo. Która startowała poza konkurencją. Ta młoda dama złowiła 17 ryb, ale złowiła bardzo ładną wzdręgę. Naprawdę brawo, bo zaimponowała nam wszystkim. Brawo! W związku z powyższym, że Efekta obiecała za każdą złowioną rybę tej młodej damie 1 kg zanęty, otrzymał od nas 20 kg zanęt. Zapraszamy tatę, żeby pomógł. Oprócz tego oczywiście od naszej strony Feder Fanatics, Alicja, dyplom. Tato, masz pojechać. A jutro na ryby. Na razie mamy 16. Spokojnie. Spokojnie. I jest 20. Brawo! Gratuluję serdecznie, naprawdę kawałek roboty. Piękna wdręga. Jeszcze chwileczkę, jeszcze chwileczkę. Prawie tacie zlała dupsko. Chcielibyśmy nagrodzić również dwie panie, które startowały. Zapraszamy serdecznie. Panie otrzymają od nas po torbie z ręcznikiem plażowym firmy Efekta i po wiaderku 4 kg zanęt. Zapraszam, gratulujemy za odwagę, proszę, wystartować bardzo taką pasażę. Na pani, gratuluję. Jeszcze po wiaderku. Gratuluję, jeszcze wiaderku zanęty. Dziękuję. Tak, 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 tak. Proszę jeszcze taki upominek. Dziękujemy. Jeszcze proszę Daniela. Jeszcze to jest. I na koniec mamy jeszcze taką małą niespodziankę. Tu widzicie Państwo usypaną taką górę czegoś dziwnego. To jest nowy produkt naszej firmy, który jeszcze nie trafił do sprzedaży.
został wykonany na bazach naprawdę bardzo wysokobiałkowych. Każdy z Państwa po zakończeniu całej ceremonii rozdania nagród może wziąć sobie po jednym ciemnym i jednym jasnym takim produkcie i liczymy na to, że wyrazicie Państwo opinię na naszym profilu facebookowym, napiszecie nam, co o tym myślicie. Ciekawi jesteśmy, jak Państwo będziecie z tego produktu korzystać i jakie będą wyniki, więc z góry dziękuję za komentarze i informacje do nas. Teraz przyoddaję głos organizatorom. Dziękuję bardzo. Brawo. Ja dziękuję wszystkim za przybycie tutaj i teraz ogłosimy wyniki naszych zawodów. A więc pierwsze miejsce w generalnej, że tak powiem, klasyfikacji zdobył Dariusz Raczyński. Zapraszamy. Bardzo szczere gratulacje. Mamy jeszcze nietypowe pytanie, ile pan waży? Właśnie, ile pan waży? Setkę. To wygrał pan 100 kg danym do wyboru. Ja. Brawo! Zapraszam na podium również Michała Sibierskiego do zajęcia drugiego miejsca. Waga będzie decydować o nagrodzie, ale również później zapraszamy po odbiór zanęty. Waga 5025. Na podium również zapraszam Dominika Tosik. Jeszcze jest czwarte miejsce obok podium. To jest drugie. Dobra, ja to zapraszam dam. Zapraszam Piotra Szczepanika. Dobrze, teraz jeszcze są nagrody rzeczowe. Feder Fanatics, ufundowane przez Feder Fanatics. I sponsorów, darczyńców. Dla fotoreporterów sesja. Chwila. Ja bym jeszcze chciał tylko, nie wiem, jak to mogę... Ja bym chciał jeszcze powiedzieć tylko jedno zdanie. Ponieważ do końca spieraliśmy się ze wspólnikiem, która ryba była najładniejsza. Czy lin złowiony w dniu dzisiejszym, czy krasnopióra tej młodej damy. W związku z tym, że nie doszliśmy do porozumienia, postanowiliśmy uhonorować dwie te ryby. Zapraszamy, Ala, odbierz za twoją krasnopiórę. Twoja wzdręga była naprawdę ładna. I zapraszamy pana, który złowił lina. Lin kilo 200, naprawdę ładna ryba. Gratulujemy. Jeszcze mamy do wylosowania dwa talony do sklepów wędkarskich naszych sponsorów, czyli karpiowy.pl. Drugi talon jest, można powiedzieć, od nas, bo niestety fundator chciał zostać anonimowy, ale ja zapraszam Alicję tu do wylosowania. Stanowisko numer 10. I teraz powiem tak. Chodź. Losujemy w tej chwili bon do karpiowego, ale będzie do odebrania w późniejszym terminie, bo niestety nie zdążyliśmy odebrać bonu na papierze. Stanowisko numer 34. Antek. Mało sprzętu, masz, to się jeszcze kupi. Nie. Zwolnimy się. Tak, jeszcze jedno zdanie. Jest jeszcze jedna niespodzianka od włoskiej firmy Maver, producenta sprzętu wędkarskiego, jednego z najstarszych i najlepszych na świecie.
Szanowni Państwo, każdy z Was otrzyma z zawodników, otrzyma ulotkę, na podstawie której na hasło Efekta Feder Fanatics możecie Państwo liczyć na 10% zniżkę w sklepie internetowym. Więc przy odbiorze tutaj tych naszych nowości otrzymacie również Państwo taką nagrodę od Mavera, a być może w tym wystarczy. To nie koniec, jeszcze nie koniec. Mamy Big Fisha 1200 gram, długości 41 cm. Zapraszamy Pana Mruka. To tutaj białego węgorza. Kup białego węgorza. Zapraszamy Szymona Cieciory. Najdłuższa ryba. Proszę bardzo, ja tego nie będę widział. To jest bira. Ale wszystko. No lepiej. Tak. Będziesz miał na pół roku. Alicja, mogę cię jeszcze chwilę prosić? Jeszcze losujemy teraz. 16. Stanowisko numer 16 zapraszamy. Ale odkładaj na bok. Ale nie. Nie ma, tak? Nie ma? Nie ma, to już nie wydaje. Losu... Jest? Proszę bardzo. Losujemy dalej. To są takie pakiety z firmy Match Pro. Jest tam pelet Zanent. Taki haczekowy. Jest paczka Zanenty. Jest booster. Dodatek do Zanenty. Losujemy dalej. Piątka. Stanowisko numer 5. Proszę bardzo. Ślezyk, nazwisko nie wiem jak imię. My bardzo dziękujemy. Byliśmy zaszczyceni, że mogliśmy być z Wami. Mam nadzieję, że w przyszłym roku uda nam się zorganizować wspólne zawody razem z Feder Fanatics. Tutaj chciałbym zaproponować formułę zawodów. Może Państwo wypowiecie się na stronie Feder Fanatics. Chciałem zaproponować formułę, żeby był puchar Feder Fanatics. Będą to zawody gruntowe, niech będą to zawody parowe, że jeden człowiek łowi na Federa, a drugi na spławik. A puchar za wędkarstwo spławikowy wyznaczy efekt. Pomyślimy. Taka nasza propozycja, ale to już Państwo musicie sami zdecydować. Spoko. Jeszcze jedna taka bardzo ważna rzecz od firmy Efekta Group. Jeżeli te zawody dojdą do skutku, wpisowe będzie całkowicie dobrowolne i będzie przekazane w całości dla tej trójki wariatów na lepszy sprzęt. Natomiast całą imprezę sfinansuje firma Efekta. To moja deklaracja na dzień dzisiejszy. O. Maciej, przestań. Dziękuję wszystkim. Maciek! I po to była ta ostatnia specjalna nagroda. Wszystkiego dobrego. Wiadra go. Mamy na okulary. Jestem tak wzruszony, że bardzo wszystkim dziękuję. My dziękujemy. To były nasze pierwsze zawody organizowane w tak dużej mierze, w tak dużym gronie, nie? Pewnie. Popełniliśmy pewne błędy. Na pewno popełniliśmy błąd z wyznaczaniem stanowisk. Za późno były wyznaczone. Ale no niestety, no nie wszystko. Człowiek się uczy, tak? Dobra jest, dobra. To było super. Dzięki wszystkim.
Ale powiedz, Darek, co to jest? Twoja wygrana, tak? Bo wygrała dzisiaj zawody. Wygrana w zawodach Feder Fanatic. O. No. A że co, że tyle ile ważysz, tak? Tyle ile ważę. Ile ważysz, jeszcze raz powiem. No powiem 100 i tego się trzymamy. Okay. I to wszystko Darek dzisiaj zawiera. I elegancko. Jeszcze raz dla tego pana sponsora wielkie brawa. Brawa. I moje gratulacje, Dareczku. Dla tych jeszcze raz brawa. Tak. Dobra, no przecież tego jest tak na tyle, że wiesz, że każdy sobie może spokojnie coś wziąć i będzie okej. No spoko, no to ja wezmę 2 kilo, 3 kilo. No zaraz, zobacz, ja mam całe to od chłopaków. No pan? Nie chce jakiejś zanety? To nie wiem. Ja też mam. Jeśli jak macie... A tutaj mogę się spytać, co to jest tak dokładnie? To jest tajemnica na razie. Będzie wszystko opisane na Facebooku, jak wejdzie produkt do produktu. Na razie zapraszamy do wytestowania. To jest sprzedaż na razie, na testy. Dobra, to jak tajemnica, to ja wezmę tą tajemnicę ze sobą. Tylko nie do grobu. No strasznie, powiem ci, że jestem szokowany tym, co żeście tutaj odwalili. Dzięki. Chcieliśmy, żeby było elegancko, że tak powiem. Elegancko. Weź mi pokaż jakieś zawody we Wrocławiu, które były, wiesz, żadne nie pasie, że tak powiem. No nie było w tym roku takich chyba, nie? No. Jak masz ochotę, wiesz. Nie dałoby się? Ja bym się bał. Bałbyś się? Znaczy nie, ja po prostu wiem, jakie wędki używam, jakie lubię. A ty mnie nagrywasz, dziadu? Dobra, ty, coś się sklei z tego, nie? Takie spontane są najlepsze. A do ilu to jest? Pytanie, kto ma ciężar wyrzutowy. A coś jest napisane? Kto ile uważa? No właśnie nie jest. A widzisz, ciekawe. To może być, wiesz, no nie, on może być 3-6 do 5. Tylko, że co jest napisane? Że składy, tak? Wiesz, 12 stół, 2 składy, 3-6 długości. Ciekawe, no. Oni nie wiedzą? Chłopaki z efektu. Znaczy na pewno wiedzą, tylko wiesz. Ej, słuchajcie, chłopaki, a jaki to ma wyrzut? 60 gram, ale 120 idzie rzucić. Rzucaliśmy 120, nie? A 60 fabrycznie. Ale koszem wypełniony? To jest zawodnik naprawdę gruby.